Witajcie, myszki z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na DLC Trial of Allegiance jako Imperium Brazylii i Portugalii. W ostatnim odcinku rozpoczęliśmy nasz właśnie szlak wojenny, naszą ścieżkę bojową. Zapomniałem, jak to się Indianie mówili na to. No i co? I teraz sobie kradniemy wszystko, co Argentyna miała. Więc posiadamy już to. Coś tam było, że neutralny Paragwaj. No i teraz będziemy atakować Chile. Wiecie mi, Chile to jest to państwo, które bardzo łatwo podbić. Okej, więc poczekamy sobie. Tutaj mam tylko anektuj Chile, więc nie ma problemu. No i co? No mamy niezróżnicowaną gospodarkę, która nam trochę daje minusów. Mamy strajki, które zdobyliśmy ostatnio, co nie jest jakiś też jakieś bardzo wielkim minusem. Tutaj sobie trochę poćwiczmy dywizję. Czy oni mają kolejny medal? Nie mają. Ale można sobie spróbować jakoś tutaj rozdać. Dobra, co tutaj jest? Tak, chcemy to. O mój Boże, naprawdę. Znowu się... jaki niefart. Dwa razy strajki, to jest naprawdę... O... bardzo duży niefart. Dobra, te bataliony wsparcia, wsparcia karne, jakoś sobie tutaj istnieją, ale zobaczymy. Tutaj Karol II abdykuje, to jest jakiś chyba nowy event, bo nigdy nie kojarzyłem go. No to jest stary event. No i co? No i czekamy. Wojna w Ameryce Południowej. Podoba mi się. Wojna w Ameryce Południowej. Kto się bije? Ekwador z tym Peru. Tak, biję się o ten region. Bo... czekajcie, bije się tak o ten region? Chyba tak, o ten region się biją. No i oni chyba zdobyli historycznie ten region, więc... więc jakoś tak by wyszło. Dobra, uderzenie wyprzedzające. Przeczytajmy. Dopóki Chilianie pozostają... chyba tak. Nie wiem jak. Mieszkańcy Chile pozostają za swoimi górami. Nasza zachodnia flanka nigdy nie będzie w pełni bezpieczna. W związku z tym musimy zlikwidować państwo chilijskie i zintegrować jego terytorium z naszym. Tylko jakbyśmy jeszcze mogli zintegrować to. Jakbym wiedział, jak to zrobić, to by było fajne. Co musimy ulepszyć? Pociągi. Chociaż ukradliśmy tamten pociągi, więc nie ma problemu. Powoli tutaj sobie wypełniamy to. Mamy problem oczywiście z tym, że zapewne mamy wystarczająco zapasach, tylko że no, te rzeczy giną nam w trakcie. Dobra, lepsza artyleria, zawsze fajnie zdobyć. Lepszy myśliwiec, to już też. I pytanie jest, czy to jest prawda? Tak, to po prostu nam się nie produkuje wystarczająco. Okej, więc powoli tutaj sobie ćwiczą niektórzy. Ekwador ma biały pokój. No, tak to było oskryptowane. Chyba już dawne właśnie, jeżeli chodzi o wydarzenie. Okej, więc Chile wie, że zaatakujemy ich, ale mają tak mało dywizji, że nawet nic nie mogą zrobić. Dlatego, wiecie, dla mnie to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o Amerykę Południową. Dosłownie to jest takie Eldorado, że nie masz problemu z tym, że tutaj ktoś ciebie zaatakuje. No może Ameryka, ale Ameryka jakoś tutaj nic nie robi. Okej, więc możemy zrobić teraz ofensywę w Panamie, ale myślę, że jeszcze nie. Więc inwestycja w linie kolejowe zrobimy, to zawsze jest fajne. I co to nam da? Zmodyfikuje zaniedbany kraj rozwijający się kraj? Nie wiem co, o co chodzi, ale okej. Premia do pracy, pociągi, linie kolejowe, no to zrobiliśmy pociągi. Wdziela i daje inwestycje kolejowe, które... wow, to jest dobre akurat. Byśmy... powiem tak, ja bym zaczął budować kolej w takim razie, bo to jest bardzo dobra idea. Dobra, możemy wypowiedzieć wojnę. Możemy, w takim razie wypowiadamy wojnę. Przestajemy ćwiczyć może, po pierwsze. I patrzymy, jak dosłownie nasza armia wchodzi w ten kraj. Dobra, weźmy tylko tutaj. Tutaj są jakieś myśliwce wroga? Ma myśliwce, ma sporo! Wow. Mamy mały płatowiec jakiś, ale dobra, już nie będziemy go korzystać. Coś tutaj ciekawego jest.
tutaj silnik zróbmy w takim razie. No tak, no to jest akurat mega proste, bo jak nie mają wystarczająco dywizji, to po prostu to jest bijanie. Jakby jeszcze tutaj były góry, to byłoby trudne, ale nawet tego nie zrobili. No. To jest coś takiego jak z Austrią właśnie. To było w tym... nie pamiętam, to było AAT, skrót. Kompletnie wypadło mi z głowy, jak to się nazywało. DLC z Włochami. Że dodali w takim razie tutaj, żeby było łatwiej do obrony, łatwiej do tej właśnie... No w sumie do obrony, do ataku to niezbyt. No i to było widać, że to było przetestowane, a tutaj jakby testowali to by wiedzieli, że tutaj trzeba też góry postawić. Bo to po prostu zmienia wtedy już w ogóle możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie wojska, te sprawy, więc widać, że nie przetestowali całe DLC. Nie pierwszy raz, kiedy Hoi nie przetestował DLC swoje. Dobra, pójdźcie jeszcze tutaj, musimy zdobyć to terytorium. Jeszcze to, mają tutaj port po prostu, więc to jest ważne, żebyśmy przyjęli. Co tutaj możemy? Możemy dalej to robić i ulepszać, jeżeli chodzi o to. A jak mówiłem, teraz jeżeli możemy sobie ulepszyć kolej. Dosłownie nie wiem, gdzie ulepszać. Możemy po prostu ulepszyć kolej. O tak. Mamy tą ideę i by się przydało, żeby wykorzystać tę budowę kolei. Ale nie wiem dosłownie, jak ją wykorzystać. Tutaj są jakieś koleje, które zostały pociągnięte. Jakbym się zaczął bawić kolej, to ja oczywiście bym tutaj... wiadomo, że ja bym tutaj wszystko pogarniał, tylko że kompletnie nie wiem po prostu, co teraz ulepszać. Okej. Więc to na sam koniec damy. Żeby dać o tak, żeby kolej się zbudowała. Tutaj powoli nasze dywizje przyjmują. Okej, więc wyślemy dywizje, które mają jakieś organizacje, żeby wspomogły. To wystarczy. I tak naprawdę, no, wystarczy, że zdobędziemy to miasto i zapewne będzie koniec. No, mamy naprawdę już dużo dywizji. Trochę dziwne, ale... Okej, dwa. To lepsze, jeżeli chodzi o wydajność. Niezawodność, o niezawodność to jest. Arteria lepsza. A, 51 tysięcy, to sporo już karabinów mamy. Okej. Bierzemy całą ich marynarkę, jak zwykle. Joink. I cały ich kraj. Joink. I kończymy. Okej, więc teraz... jak to skończymy, to możemy zrobić ofensywa w Panamie i dzięki temu też w ogóle odblokować to. Dobra, więc musimy tutaj wystawić dywizję. Wiecie co, ja może nawet tego nie będę za bardzo tutaj wystawiać, bo ja się boję, że tutaj byśmy sobie kompletnie byśmy zniszczyli. Więc tych na razie sobie damy, żeby chronili nam nasze brzegi. Chronicie nasze linie, ponieważ już jak się już jest, po prostu przejmuje cały kontynent, to człowiek ma taki problem, że tutaj cały już kontynent trzeba ogarnąć. No jak sami widzicie, ile tutaj portów jest, no nam się nie uda na jedną armię. Dobra, więc ćwiczcie. I wam tylko rozkaz rozpiszę. Macie jakieś ulepszenie takie? Nie, nie ma. Nie ma gości. W ogóle żadnych ulepszeń się nam nie udało jeszcze ogarnąć. Chyba przez te polityczne konekcje. Okej. Trochę słabo, nie powiem, ale dobra, bywa. Jak tam z ludnością? No, nadal mamy 50 milionów naszej. No to nice. 48 milionów mieliśmy jakieś, nie wiem, 3 lata temu. Więc. Tak, to jest dla jednego kraju. Ciekawe.
Ale i tak strajki nam strasznie dużo zabrało, więc nic nie możemy zrobić obecnie. No czekamy, co to jest. Czy myśliwiec tak nie mamy. Chociaż wystarczy, że mamy ten myśliwiec. Czyli ile strasznie dużo lotnisk zrobiło. Nie możemy tutaj wysłać? Okej. Okay. Coś tam było napisanego, chyba nawet ważnego, ale nie wiem co dokładnie. 10. Nie, dobra. Myślałem, że może coś z tym. To byłoby straszne. Okay, jak tam wygląda kolej? No powoli ją budujemy. W głównej mierze to, co moglibyśmy teraz zrobić, to sprawdzić sobie dosłownie tutaj i czy coś mamy. Możemy na przykład połączyć sobie o tą kolej. O tak. Możemy sobie, o, jeszcze połączyć sobie o tutaj. Też piątkę. No i to wszystko. Mają tutaj jeszcze połączenie, więc w sumie to wykorzystamy. Teraz za chwilę przeczytam cel narodowy. W ogóle strasznie mało eventów, nie powiem. Ostatnio było bardzo dużo eventów, a teraz tutaj jest mało dla naszego kraju. Okej, okay, o, jest dużo, dobra. Jeśli mamy przejąć kontynent, musimy działać szybko, unieszkodliwiać naszych wrogów, zanim zdążą zareagować. Tak, myślę, że mieli już czas, żeby trochę zareagować, ale no, nie musimy o tym mówić. Tak, tutaj zróbmy sobie lepszy myśliwiec, może spróbujmy sobie ogarnąć. Mamy gotowy już, mamy. Okej. Czas ulepszyć myśliwiec. No i co, 3 miesięcznie nawet? Dobry czas, byśmy teraz sobie jak najbardziej te fabryki wybustowali sobie, lotnictwo. Na razie jednak tą kolej chcę porobić sobie. Bo jeżeli mamy jakikolwiek bus do kolei, no to wykorzystajmy ją. No 10... 10 to nie jest coś. Dobra. Wysyłamy w takim razie do was. Okej, okay, Filipiny tutaj walczą. Poćwiczcie sobie, bo chcemy tutaj, żeby byli. W głównej mierze możemy już sobie trochę usunąć, żeby, nie wiem, na dywizję, bo... Wiem, że może ta armia nie jest aż taka jeszcze potężna, ale no już jest w miarę. Okej, czy ktoś was gwarantuje? Nie. W takim razie... Joj. Co to za armia? Ameryka nas wspiera, to znaczy, że nie lubią ich. Dobra. Mają sporą armię. Teraz jak sobie to popatrzyłem, to takie, że what the heck? Co się stało? Dlaczego macie taką armię? Okej, okay, wszyscy w takim razie na ten rozkaz. Aż dziwne, że taką armię im się udało zdobyć. Znaczy się, my akurat mamy zaopatrzenie, znaczy zaopatrzenie, mamy wyposażenie, o! Armii, a oni zbytnio jej nie mają, więc to akurat tym sobie podbijemy. Ale, no, zadziwiło mnie ilość tego. O, byśmy zobaczyli, czy już nie mają 100% neutralności. Nie, jeszcze nie mają. Na razie robią to, co oznacza, że... Rozumienie... Mogą to robić, nawet jeżeli są... No, boję się, żeby tutaj nie zaatakowali kogoś naszą marionetkę, bo wtedy chyba my też dochodzimy do wojny, więc trochę słabo będzie. Ale na razie sobie tutaj poruchmy samoloty. Tutaj się udaje im, ale ja dosłownie wysłałem resztę mojej armii, ponieważ dosłownie mamy problemy z tym. Dobra. Dało nam się trochę wbić. Mają tutaj się sami wbijają to specjalnie, żeby. Bo te tereny aż tak bardzo mi nie są potrzebne. Możemy wreszcie wybrać bank centralny. Bardzo chętnie bym wziął bank centralny. Bank centralny. Bum. I co? Mam więcej fabryk. To co chciałem sobie. Dobra. Powoli przebijamy się. No. Wyślemy tutaj armię, kiedy będzie potrzeba. A w międzyczasie my sobie ciężkie bomby dodajmy. Niemcy zaatakowali Rosję. Nic nowego. Jak to wygląda? Czy oni zaatakowali Rosję, kiedy
biją się, czy nie. Nie, kiedy są dosyć potężni. Zobaczymy, jak tutaj im przychodzi. Aż tak łatwo to na nim nie idzie, to może się nam... No, może nam się... Może im się udać. Tutaj coś Bułgaria robi. A my, jak tutaj w przybijaniu, przybiliśmy się, więc... USA dołączyła do aliantów. Okej. O, i zmieniliśmy nazwę. I teraz jesteśmy Ameryka do Sul i nie mamy nawet... Nie zmieniła nam się flaga. Okej. Co tam zostało? Możemy własną frakcję zrobić, to nigdy nie wiedział. Nie wiem, czy się opłaca, czy nie. Ale zaniedbany kraj byśmy sobie zaczęli zmieniać. Może po wojnie, kiedy tutaj nie jest. Założenie nowej stolicy. Tak, założymy nową stolicę. Nice. Tutaj będzie to w Gojas? To jest... Gojas. Nie wiem, gdzie jest, będzie nowa stolica, ale oby nie była na brzegu. Okej. Okay. Integracja państwa. Okej, okay, integracja państwa. No, integracja państwa. O Jezu, dlaczego to się wyświetliło w taki sposób? Dobra, będziemy trochę musieli siły politycznej zużyć. Ale nasza armia powoli idzie. Oj, się wreszcie coś udało zdobyć tym. Kiedy mówiłem, że o, żeby wreszcie coś zdobyli. Możemy wreszcie wysłać tutaj samoloty? Możemy. Mogliśmy wcześniej, tylko że gra postanowiła, że a, jednak nie. Dobra, doktryna, wow. Naprawdę nabijamy sobie levele na tym. Okay. Chyba nie będę nawet wyłączyć tego tabu decyzji, bo teraz, jeżeli tak jest, to... nic raczej się nam nie uda już zrobić. Tutaj zaniedbany kraj. Możemy pożyczkę zrobić. Możemy piechotę z rowerami zdobyć. Nice. Okej, czy coś tutaj jeszcze możemy zrobić? Takiego? To ja chcę już tak sobie podbić jak najbardziej lotnictwo. No chyba to wszystko, co na razie możemy. Okej, te. Ale tutaj się narobiło. Pytanie jest takie, żeby oni nie dołączyli do jakiejś frakcji. Na razie są faszystami, więc trudno będzie im dołączyć. Ci... Już powoli chodzą do tego, dobra. W takim razie wysilemy was. Możecie tam się udać, a my... Budujemy kolej. Węgry się stały większe. Okej. Znacznie skądś dostajemy, chyba przez tą integrację. Szwecja wnioskuje dostawy żywności zamiast za łożyska. Okej. Możecie. Jeżeli chcecie. Okej. Dobra, dalej integrujemy państwa. To jest czasówka, taka typowa mechanika. Tak, to jest 30 dni. W Moskwie zawarto zawieszenie broni. Okej, czyli biały pokój Finlandią znowu. O, ale zrobili Niemców. Ale Niemcy, no, się posuwają. Zobaczymy, bo Grecji się postawili. Kompletnie tutaj przegrali, jeżeli chodzi o to, więc... No, Niemcy nie są zbyt dobrym, jeżeli chodzi o to, tutaj sojusznikiem. Dobrze, że nie dołączyliśmy. To już się nam udaje dość. Dzięki temu, że to my jest nasz kraj, to nie mamy aż takiego wielkiego problemu z tym. Więc niedługo zaczniemy ich odpychać. Dobra, zrobimy stymulację gospodarki. A my potrzebujemy więcej karabinów. Tak, mamy problemy z karabinami. Przez to, że tych dywizji jest tak dużo. Jak tutaj jest z samolotami? No, mamy strasznie dużo samolotów, ale by się przydało zrobić jakieś, nie wiem, wsparcia. Bo dosłownie mamy problem z tym. Wszystko niech pójdzie na to. Tutaj sobie dodamy wsparcia, jak się wyprodukuje coś.
i udaje nam się odbić ich. Okej, nie mamy już dążenia do dominacji obu Ameryk. Nie podoba mi się to. Więcej dywizji to już tutaj w tych regionach nic nie da. To po prostu musimy cisnąć. Tutaj już dosłownie nic nie ma. W takim razie wracamy do gospodarki. Mikro się nawet nie opłaca, bo co to za mikro by było? Dobra, tutaj pani mało co dywizji wysyłają. My tylko wysłaliśmy tyle, ile było potrzeba. Tutaj te bataliony karne są najgorsze. Okej, okay, Węgry dostają Słowację, a Niemcy już nie atakują, co oznacza, że Niemcy są słabe. No tutaj mają, się im wylądował, więc... No Niemcom to już nic nie pomoże. Dobra, udało nam się przebić. No góry, te państwa górskie naprawdę będą dla nas najgorsze. Też karabiny strasznie dużo tracimy. Nie jest to dla naszego kraju zbyt dobry czas. Dobra, już widzimy koniec integracji, więc to akurat jest dobre. Tutaj nie musimy likwidować tego handlu. Dziękujemy Ameryko. Ameryka wspiera nasz rząd, co oznacza, że to jest typowa Ameryka. Czy coś nam tutaj brakuje? Nie wiem. No tak różnie, bo tutaj trochę nas atakują, trochę nie. Może by się nam udało zdesantować na stolicę. Chociaż zgaduję, że mają coś. Okej, dodajmy sobie tego gościa. Jeśli się nam udaje przepchnąć się, ale mówię, tutaj po prostu przepychamy ich, po czym okazuje się, że nie. Że po prostu musimy mieć silniejsze dywizje. No jak tam straty? No, ich straty nie są aż takie duże. Powoli ich ciśniemy, ale to nie jest aż tak dużo. Teraz stwórzmy agencję może. Nie mamy tutaj żadnej agencji. Tak, chyba nie ma agencji dla właśnie neutralnego, neutralnej Brazylii. Tutaj możemy już dać im jakieś... Okej, okay, jakieś tutaj boosty. Pytanie jest, co robi Japonia? Japonia przegrywa. No, to też. Siam dołączył, ale... No, Japonia przegrywa totalnie. No, cele historyczne, można powiedzieć. Okej, okay, ostatnia doktrynka. Nice. No i tak, produkcja wojenna. A może zapokazuję, że to... Nie, tutaj nic nie możemy zrobić, bo... Dosłownie nie jesteśmy w złej sytuacji. I to prawda, nie jesteśmy w złej sytuacji, po prostu... Po prostu nie da się przepchnąć tych dywizji wszystkich. Oni już, już sprzętu dosyć nie mają i to jest w głównej mierze nasza taktyka, żeby ludźmi ich zalać i sprzęt im odebrać. No my też sprzętu zbytnio nie mamy, ale produkujemy 123 dziennie, no to jest w miarę okej na naszą produkcję. Jakbyśmy mieli, jakbyśmy chcieli eksportować, to nie. Ale na naszą produkcję jest w miarę okej. Tutaj akurat dostajemy duże minusy, ale to jest takie... Z jednej strony jest, z drugiej strony nie ma. No jeden Romin powie tak, drugi inaczej. Dobra. To weźmy w takim razie, weźmy agenta jakiegoś i zacznijmy tutaj wysyłać. I myślę, że po prostu żebyśmy sobie deszyfrowanie zdobyli. Dobra, tego już nie mamy, to w takim razie zróbmy. I na rozwój. Tak, wracamy do gospodarki w środku wojny. Chociaż jakbyśmy zaczęli robić karabiny lepsze, to chyba byłoby lepiej, jeżeli chodzi o decyzję. Dobra. No dosłownie, posuwamy się w takim czasie, że naprawdę to jest takie wolne. No, tutaj powoli ich wypychamy, mają strasznie dużą obronę, ale my mamy dosyć dobry sofa, tak, więc nie jest aż tak źle. Okej, okay, tutaj wszystko zrobiliśmy to, co chciałem na razie, bo nie wszystkie regiony na razie kontrolujemy. W takim razie chyba zaczniemy robić tutaj
armię. Czekaj, czy to jest nasz... Chodzi o to, że to nie jest całe nasze drzewko, że to jest dla innych państw. I zastanawiam się, czy ikonki są zmieniane dla każdego z tych państw. No nie możemy już sprawdzić, bo podbiliśmy je. Ale możliwe, że tak. Ciekawe, jak to zrobili. Może damy się zobaczyć. No. I później zawsze mogę zrobić poradnik. Ale myślę, że na tym zakończę. Wiem, że cały odcinek to była wojna z Peru prawie. Ale niestety Peru strasznie się napakowało dywizjami i nic nie możemy zrobić. Więc w kolejnych odcinkach będziemy oczywiście próbowali ich jakoś zbić. A jak na razie to wszystko z tego odcinka. Był z wami Trecho. No to cześć.